Cześć, cześć, Kasper z tej strony. Witam Was w już siódmym podsumowaniu miesiąca budowy. Budowa osiedla w Kasekowie. Podsumowanie miesiąca to seria filmów, w których około raz w miesiącu, no tutaj teraz w tym przypadku raz na półtora miesiąca, spotykamy się na największej budowie, którą obecnie prowadzę, aby podsumować sobie, co się zmieniło przez ten okres, kiedy była kręcona ostatnia część, jakie problemy napotkaliśmy, organizacyjne i technologiczne i w jaki sposób je rozwiązaliśmy. Także zapraszam do wspólnego spaceru, do wspólnego oglądania. Mamy 4 lipca, przespaliśmy interwał miesięczny, ale to też wynikało z tego, że bardzo mocno czekałem, aż się rozpoczną w końcu prace elewacyjne związane z położeniem struktury. No i one w końcu się rozpoczęły. Tutaj mieliśmy zbyt długą przerwę między zakończeniem tego kleju siatki, a rozpoczęciem tej struktury. To była nieplanowana przerwa, po prostu nam się wykruszyli ludzie, natomiast w końcu udało się zakontraktować sensowną ekipę, z którą już wcześniej współpracowałem przy okazji innego projektu. No i jak widać, mają rozstawione rusztowanie. I bardzo fajnie te prace postępują, tutaj chłopaki sprawnie działają, zapatrujemy ich na bieżąco w materiał i po prostu są i robią. Kontynuując temat elewacji, tak jak widzicie, ale się zwiat zerwał, jak na dzikim zachodzie, tak jak widzicie, stosujemy listwy, żeby podzielić tą deskę wyciskaną, no i oczywiście to efekt tej deski elewacyjnej robimy za pomocą systemu z tytana, z seleny, z deski wyciskanej, nie kupujemy żadnych tam gotowych, naklejanych elementów zrobionych z ceraty, tak jak to tam poprzednicy, no jedni z poprzedników po prostu robili. To jest wadliwa technologia, sama firma, sam producent tej deski, przynajmniej część z tych producentów przyznaje, że no, ta technologia jest znacznie gorsza niż deska wyciskana w tynku tym zbrojonym, gdzie cena jest jakby całego systemu tego klejonego jest nawet wyższa niż zrobienie tego na desce wyciskanej. No i tutaj staram się kontynuować trend, żeby każdy najmniejszy zakres prac był po prostu bardziej przemyślany i lepiej zrobiony i lepiej wyglądający niż na poprzednich etapach. Ten trend też jest też kontynuowany na elewacji i mam nadzieję, że efekt końcowy elewacji przyćmi po prostu budynki wszystkie, które tutaj są dookoła, bo jak trwała sprzedaż, jak jeszcze mieliśmy w sprzedaży te tutaj mieszkania, jak trwała sprzedaż, no to konkurencja no była dosyć niezdrowa, jeżeli chodzi o przekonywanie potencjalnych klientów, czy kupić tamten segment, czy kupić ten nasz segment, bo tutaj jakby budowy równolegle były prowadzone. No i po prostu no chciałbym wygrać z tymi poszczególnymi domkami, które są wybudowane dookoła. Dlatego po prostu no, staram się każdy ten zakres zrealizować albo tak samo dobrze, albo nieco lepiej, nieco podnieść poprzeczkę, żeby to po prostu wszystko wyglądało lepiej i ładniej, żeby ci ludzie, którzy od nas kupią jednak te nieruchomości, no tak po polsku, czuli się trochę lepiej niż sąsiedzi. Teraz znajdujemy się w środku, trwają prace związane z kosmetyką wnętrza, z kosmetyką ścian działowych, wszystkie brusty, jakieś niedoskonałości, uszczerbki czy nadmiar kleju po prostu jest szlifowany, żeby po prostu ktoś jak przyjdzie wykańczać potem te pomieszczenia, jak ktoś przyjdzie szpachlować, no to żeby nie było po prostu takiej sytuacji, żeby nie miał jakichś pretensji do dewelopera, dlatego jak najdokładniej się da na tym etapie te dziurki, te takie drobne niedoskonałości wykańczamy. Oprócz tego w środku trwa montaż grzejników i pokojowych, i łazienkowych. Tutaj grzejnik łazienkowy jest trochę też większy niż na poprzednich etapach. Jest dopasowany do kubatury pomieszczenia. Ludzie aż się dziwią, czemu taki duży grzejnik jest potrzebny. Natomiast jeżeli ta łazienka ma 5-6 metrów kwadratowych, no to niestety taki rozmiar jest potrzebny. Kolejna rzecz, którą my stosujemy, a inni po prostu z rzadka to robią, no to jest stosowanie chromowanych zaworów na podejścia grzejnikowe w łazienkach. Różnica kosztu nie jest kolosalna między tymi zwykłymi niklowanymi, natomiast no, robi to przysłowiowy efekt wow, który w zasadzie już nie jest nam do końca potrzebny, bo wszystkie mieszkania zostały sprzedane przed montażem grzejników, także potencjalny klient nie miał szans nawet tego zobaczyć, ale na pewno mile się zaskoczy, jeżeli przyjdzie tutaj z wizytacją już po kupieniu i zobaczy po prostu, jak to jest wszystko, jak to jest po prostu przemyślane i że po prostu nie oszczędzaliśmy na takich ważnych elementach, które już do końca tak naprawdę użytkowania tego domu będą widoczne.
Jakieś 2 tygodnie temu zakończyły się również prace związane z wylaniem posadzek już na całym osiedlu. To jest bardzo ważne, żeby te wszystkie roboty mokre, szczególnie gdy tej wody technologicznej jest bardzo dużo, czyli to są głównie prace tynkarskie i prace związane właśnie z wylewaniem posadzek, żeby je wykonać jak najszybciej, tak aby ta woda zdążyła sobie na spokojnie odparować i wilgotności tynków i posadzek były na odpowiednim poziomie, przygotowane do wykończenia, jak i również, żeby ta woda technologiczna wyparowała przed tym, jak jest montowane po prostu ocieplenie poddasza, gdzie wełna no, niestety jest w trakcie montażu narażona na wilgoć. I potem jak już się zabezpieczy to folią, to jest trochę lepiej, natomiast i tak tej wody może być na tyle dużo, że część opóźniaczy pary, czyli tej folii paroizolacyjnej, nie poradzi sobie z tym. Jak i również ważne jest wykonanie tych prac szybko, żeby po prostu one też nie niszczyły nam sufitów podwieszanych z karton gipsów, bo one niestety, te płyty też są dosyć mocno narażone na wilgoć, no i mogą nam po prostu się powypaczać już po montażu. No i prace związane z wełną na połowie osiedla są już wykonane. W trakcie wykonania jest kolejna połowa, natomiast karton gipsy też już tutaj na połowie osiedla są wykonane. Tutaj zdecydowaliśmy się na ruszt dwukierunkowy, ponieważ rozstaw naszego stropu drewnianego, który jest elementem kratownic tych dachowych, jest dosyć duży. Tutaj po prostu zdecydowaliśmy się na dwukierunkowy ruszt z profili GK06. Żeby po prostu zagęścić tą, że tak powiem, górną siatkę tego rusztu. Zdecydowaliśmy się też na montażu sufitu podwieszanego w technologii tej poślizgowej z poślizgiem. Tutaj po obwodzie, jak widać, idzie nam systemowa taśma poślizgowa Regipsa. To nam zabezpiecza nieco mocniej i niweluje nieco mocniej możliwe spękania sufitu na łączeniu po prostu obwodowym. Tak jest po prostu bezpiecznie to zrobić. Różnica kosztu wykonania nie jest duża, bo ta taśma poślizgowa no nie jest jakaś super droga. Także wszystkich w zasadzie zachęcam, żeby taką technologię stosować. Przed odbiorem domu jeden z klientów zamówił sobie instalację fotowoltaiczną, która na etapie budowy już została zamontowana, także nie trzeba było nic próć, nic tutaj wyburzać. Dzięki temu, że po prostu ten peszel, otulinę w elewacji wtopiliśmy, puściliśmy, to można było bezinwazyjnie z dachu sobie ściągnąć właśnie ten przewód do fotowoltaiki. Ta instalacja jest już zamontowana, także klient zanim odbierze dom już ma po prostu gotową tą instalację. Druga rzecz jako opcja, którą sobie zażyczył, było zakrycie otworu w stropie na poddasze. Tutaj klient na razie nie planuje wykańczyć tego poddasza, chce z tego zrobić po prostu taki strych. Także po prostu ten otwór został zakryty, zamontowaliśmy schody na etapie budowy, także tutaj po prostu po wprowadzeniu się, czy tam po przejęciu domku i po rozpoczęciu remontu, po prostu mniej tych prac będzie do wykonania, mniej tej organizacyjnej roboty dla klienta i po prostu szybciej się zakończy jemu remont, szybciej będzie mógł się wprowadzić na gotowe mieszkanie. Jeżeli chodzi o piece i grzejniki, no to zanim one zostały tu zamontowane, bo jak widać piece też są zamontowane, one nie są oczywiście jeszcze uruchomione, ale już sobie wiszą i wentylacja również też już tutaj jest wykonana. Zanim do tego doszło, no musieliśmy już zamontować drzwi. Skrzydła drzwiowe, one wcześniej nie były zamontowane, tylko w jednym lokalu były, gdzie tam był taki potencjalny, powiedzmy, magazyn z narzędzi i materiałów. No i te drzwi już są zamontowane. Do ostatniej chwili po prostu odwlekałem ich montaż, aby była jak najmniejsza szansa na ich zniszczenie, albo inaczej, jak najmniejsze zagrożenie ich zniszczenia. Od razu przy montażu tych drzwi zleciłem firmie montującej, aby je zabezpieczali. No także tutaj po prostu dwa w jednym, od razu drzwi były zabezpieczone, oklejone elegancko, aby dalej to ryzyko drzwi minimalizować. Pewnie zastanawiacie się, jak rozwinęła się i zakończyła sprawa, jeżeli chodzi o podrzucanie śmieci do kontenera. To jest ta sprawa, o której od kilku tygodni na filmach już o niej wspominam. No na szczęście zakończyło się to pozytywnie dla nas. Tutaj pan Łukasz z Redy po prostu ma założoną sprawę w sądzie. Policja wezwała go na przesłuchanie i widocznie przesłuchanie poszło pozytywnie dla nas. Postanowili mu założyć sprawę.
Także tutaj będzie musiał po prostu zapłacić odszkodowanie albo jakąś grzywnę. Także no, pamiętajcie, nie warto dorzucać śmieci do kontenera. No to się może po prostu źle skończyć. I jeżeli chodzi o samo ustawienie kontenera, no to my go tam przenieśliśmy, tam z przodu, tutaj do tyłu. Jest trochę lepiej, jeżeli chodzi o te podrzutki, natomiast no wiadomo, w 100% nie dało się tego wyeliminować. Od czasu do czasu czasami widzę jakieś po prostu rzeczy z zewnątrz. No ale niestety trzeba to wkalkulować w ogólny rachunek inwestycji. Tak naprawdę bardziej i tak opłaca się, żeby ktoś tam od czasu do czasu do tego kontenera tam coś wrzucił, niż zatrudniać jakiegoś ochroniarza, który nocami po prostu ten kontener będzie no, pilnował. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Mówi do Was Kasper. Mam nadzieję, że przy następnym nagrywaniu, przy następnym nagraniu prace dotyczące zagospodarowania terenu będą już szły pełną parą. Szczerze na to liczę i one muszą iść tutaj pełną parą, żeby ten termin po prostu taki ten optymistyczny, który chcieliśmy dotrzymać, był zapewniony. W zasadzie już teraz jesteśmy na etapie intensywnego poszukiwania, intensywnych rozmów tej ekipy. Jak macie kogoś do podesłania, to w sumie możecie podesłać. Z nikim konkretnym na razie tutaj umowy nie podpisuję. Na razie trwają tylko rozmowy i poszukiwania. No i to tyle. Mówi do Was Kasper jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. Do zobaczenia za miesiąc.